Nie chcemy tam, żeby powstał kolejny obiekt wielkopowierzchniowy, absolutnie nie. Chciałoby się, żeby w tym miejscu powstał taki nowoczesny, piękny obiekt, nawiązujący właśnie do tych obiektów, które już są, czyli Aquapark, sala koncertowa, teatralna. Z drugiej strony tutaj od ulicy Pułaskiego będzie przecież budowany hotel. Także plus jeszcze budynek Urzędu Gminy, który powstanie i praktycznie ten cały kwartał byłby zagospodarowany i wypełniony.